W dzisiejszym odcinku testujemy skrzynkę Ginolda na GeForce Kinsie. 100 zł kosztuje jedna taka skrzyneczka, więc troszkę sobie oczywiście ją potwieramy, ale pierwsze co mi się tutaj rzuca w oczy to nowy wygląd tutaj otwierania skrzyneczek. Panie GeForce Kins, no, że tak powiem, no, bardzo ładnie to wygląda. Zobaczmy jak animacja wygląda. Ej nie, no naprawdę zajebiście. No powiem tak, jestem naprawdę teraz zaskoczony i podekscytowany i ukontentowany tym, jak teraz tutaj GeForce Kins wygląda. Wszystko tutaj ładnie, przejrzyście. Nie no, naprawdę piękna sprawa. Oczywiście do wygrania skin, jak chcesz wziąć udział, sub dzwonem. Oczywiście oglądaj film do końca, będzie hasło konkursowe podane. Łapa w górę pod filmem, no komentarz z hasłem konkursowym. Udostępnij film do już na Discorda, bo to oczywiście sprawdzam. I użyj kodu Kroxy na GeForce Kinsie, jak osobą pełnoletnią. Oczywiście jesteś wystarczy, zaloguj się z linku z opisu, bądź klikniesz sobie oczywiście tutaj magiczny przycisk, kod promocyjny i wpiszesz tutaj kodzik oczywiście Kroxy przez Vikes. Masz wtedy 5% więcej do każdej wpłaty, kodu oczywiście możesz używać do woli. No i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. No tamto otwarcie bardzo ładnie nam oddało, emeczkę za no prawie 400, więc bardzo ładne otwarcie, no to 50 zł, więc niestety minus. Jak konto oczywiście chcesz doładować, sobie klikasz doładuj i oczywiście tutaj wszelakie metody płatności masz, żeby konto sobie doładować. Zobaczmy jak wygląda teraz ilość skrzynek dwóch na raz. Okej, okay, czyli tak standardowo, jedna pod drugim. Okej, okay, zobaczmy jak tutaj nam pójdzie, no muszę się nauczyć tej nowej animacji tutaj otwierania skrzynek. 60 zł, ale super, że w końcu jest opcja. Chociaż kurczę, nie wiem czy to w sumie była, czy nie była opcja, żeby sprzedać wszystko naraz. Chyba trzeba było do ekwipunku wejść pierwszy, żeby to sprzedać, nie? Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Jak pamiętasz, to daj znać w komentarzu. No 300 zł teraz, na tą skrzyneczkę sobie wydajemy na 3 naraz. I zobaczmy, czy doleci do Nawai. Będzie chyba raczej ciężko, chociaż minimalnie, ale Scout Blood in the Water to jest bardzo fajne otwarcie. 300 zł przypomina kosztuje jedna, no tutaj 8 dyszek ponad na plus. No 8 dyszek stary to już naprawdę taka dobra szamka na mieście, nawet dla dwóch osób, więc spoko. Zobaczmy tutaj, no tu będzie minus, ale no było to do przewidzenia, bo tutaj w sumie nic ciekawego. 4 naraz teraz z księżki, no mówię, no ja oczekuję tutaj jakiegoś fajnego nożyka. No ta nawajka była obok już dosłownie z parę razy, więc szansa była. No tutaj ta MK ładnie nam nadrabia te skiny, które no niestety nic nie kosztowały, nic nie były warte. A WP Wildfire, no tu będzie z 200, wydaje mi się maksymalnie, jednak 400, no dobra. A WP Wildfire, nawet Battle Skirt, o dziwo, jeszcze tutaj fajnie potrafi kosztować. Czy się zatrzyma na Asimówce? To jest dobre pytanie. No niestety nie. Ej, ale Wasteland Trail, jeżeli to jest fajny stan. 166, no dobra, Field Tested 133 zł tylko kosztuje. No powiem tak, no biorąc pod uwagę jak wygląda ten kałak, dla mnie naprawdę bardzo sympatyczny skin i grałem z nim też bardzo długo. No ale ja tak naprawdę miałem większość skinów w... Znaczy nie chcę powiedzieć większość skinów w tej grze, ale większość może tych lepszych skinów w tej grze. No kałachami to stary chyba wszystkimi grałem. Kurczę, chciałem powiedzieć, że no teraz na pewno mamy, bo ta jedna była na Wajatu, druga myślę, że chociaż jedna poleci. No ale mówię, no jeszcze nie nauczony jestem tej nowej animacji, więc zobaczmy teraz. No nie no, tutaj znowu na USPika nam przeleci 400 zł. No kurczę, balansujemy cały czas w tej granicy takiego, wiesz, zwrotu albo delikatnego tutaj minusu. Więc zobaczmy więc teraz. Tutaj nie podejrzewam, żeby coś było takiego, no właśnie, co by zrobiło efekt wow. Lecimy dalej. No talonik sprzeleć, no ale jest chyba nie ma kill confirmed jednak. No dobra, czyli otwarcie na minus, 200 zł na minus. No kurczę, kiedyś chyba musi polecieć, tak? Patrz tu w ogóle, 5 noży w jednym tym. Nie mamy żadnego, ale jest AWP Asimov. No to jest na pewno bardzo, ale to bardzo fajny profit. 800 zł z tego otwarcia, więc tak się dzieje. Zobaczmy ostatnie otwarcie teraz. I przejdziemy sobie na jakąś case batelkę chyba, co? Jak otwieramy się skrzynkę Ginolda, no to na batelce też trzeba ją otworzyć. No to bardzo słabo, 166 zł. No ale właśnie, stwórzmy sobie tą bitwę. Weźmy, wrzućmy oczywiście tą skrzynkę, to była ta za stópkę. I wrzućmy sobie, no tak z 10 może, co? To jest 1000 zł. Więc tworzymy bitwę, kolujemy bota. No i zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. Mam nadzieję, że bitwa będzie wygrana, no bo to jest potencjalnie, kurczę, jeżeli dostaniemy z niej 1500,
może 2000, no to będzie naprawdę sympatycznie. No ale zobacz, czynia Ginolda w sztukach oczywiście 10, a w upał i twar niestety dla mojego oponenta. Zobaczmy dalej, widzę, że naprawili tutaj też battle, więc zajebiście, bo trochę mnie to irytowało, że te skiny tak, kurczę, no, że taki odcień jakby zostawiały. Zobaczmy, no ten Scout Blue Nidewater, no naprawdę, żeby to nie był jakiś game changer mocny, no ale jest na wajka 850 zł, no i zobacz, jak nie mogliśmy w zwykłym otwarciu jej trafić, no to tutaj batelka, no patrz, no czwarta skrzyneczka, kosa tutaj dla wuja. No fantastycznie, to jeszcze obok Krasimo tutaj poproszę, żeby było do kompletu. Zobacz, cztery skrzynki jeszcze przed nami. No tutaj nijak to się ma tak naprawdę do ogólnej wartości. Zobaczmy dalej. No ten genek. Co? To MP9 kosztuje 56 zł. No powiem tak, no. Jestem w totalnym szoku, nie spodziewałbym się tego. Tak samo bym się nie spodziewał, że to poster 122 zł kosztuje. No powiem tak, czy to nie jest... Nie no, mamy to, dobra, już przez chwilę myślałem, że mogliśmy tą bitwę przegrać, jak zobaczyłem jeszcze emeczkę Mecha Industries. No ale dobra, mamy to. No to chyba jeszcze jedna by się przydała bitewka, co? Otworzymy jeszcze raz. Weźmy teraz może 15 skrzynek. Dlaczego by nie? Może na 3 osoby? No zobaczmy, no dlaczego by nie? Pierwsze otwarcie. Puściutko. Totalnie pusto. Skiny po 10 zł. Nie jest to, po co przyszliśmy. No a WP Simov dla Ryana. Lajana, no, Lajan, panie prowadzący, tak, dokładnie. No tutaj były dwie wyżej, ale no niestety musimy się zadowolić FAMASem. Chociaż dobrze, że ta WP Battle Scare, to w sumie aż tak dużo tutaj straty nie ma, to jest 368 zł. Chciałem powiedzieć zaledwie, no ale no nie przesadzajmy. Zobacz, 6 z 15, nie ma żadnej kosy jeszcze. Jakby się udało kosę trafić, tak jak właśnie w poprzednim otwarciu, czy w poprzedniej bitwie tak naprawdę. No tutaj ta MK, no też tak, kurczę, daje temu botowi no fajną przewagę nad nami. Nawet jeżeli on nie wygra, to wygra bot Ryan, tak? Ale ja tutaj, że tak powiem, jestem bardzo daleko, jeśli chodzi o tą wartość tego naszego ekwipunku łączną. No jakby tu na wajka spadła, no to podejrzewam, że byłoby to jeszcze do wygrania. Mamy uspa kill confirmed. No jeżeli na wajka by spadła, to jest według mnie tak 80% szans na wina, może w porywach do 90%, no ale mówię, no musi ta nawajka dla mnie spaść, przy czym moi oponenci no też chyba za dużo trafić nie mogą. No właśnie, ta WP, no tym razem World Warning, to jest prawie 500. Zobacz, ostatnia skrzynka, ostatnia szansa, no i nadzieja. No i właśnie, no właśnie, w tej bity było prawie 4 koła, stary, prawie 4 koła, jajajaj. No powiem tak, jest teraz możliwość zrobienia jeszcze jednej takiej bitwy, no tylko na jedną tutaj skrzyneczkę mniej muszę wrzucić. Kurczę, chciałem to na dwie osoby zrobić, no ale dobra, no jeszcze jak zrobiłem na trzy osoby, no to przecież nie będę anulował takiej bitwy, tak? Zobaczmy, czy uda mi się zemścić tutaj nad botami, tak to się mówi? Nad botami, czy uda mi się zemścić na botach? Zemścić na botach, no to zobaczmy, czy uda nam się zemścić na botach i tą bitwę tym razem wygrać, no. Na trzy bitwy, jeden nóż, mało realne, stary. Mi się wydaje, że tutaj jakiś nożyk powinien wlecieć. No mam nadzieję, że dla mnie, tak? No jest, powiedziałbym, szansa 50 na 50, albo wpadnie, albo nie. Mam te kołacha, a WP Battle Scare. Tym razem bot Jerry, no ale Henry tutaj tak samo został wywołany do tablicy. Zobaczmy, kałach. No, okej. Okay. Myślałem, że to jest ten AUK, który kosztuje jakoś mega dużo, ale na szczęście nie, na szczęście tylko 99 zł kosztuje, bo ja już tam widziałem, stary, ponad 1000 zł w tym augu, więc no dobrze, że go, że to nie ten aug, którego miałem na myśli. Nawet nie wiem, jak on się nazywa, bo mówię, no to są niektóre takie dziwne skiny, te, które są tak drogie, przez to, że one są z jakiejś kolekcji albo coś. No ale próbujemy, no tylko to nam pozostało tak naprawdę, tak? Zobaczmy, no jest tutaj też fajny kałaszek, 184. Nie wiem, czy my tego, chociaż kurczę, no nie wiem szczerze, czy my to wygrywamy, tutaj ta MK jednak i ten, i ta AWP, no właśnie, my to przegrywamy na 100% w tym momencie. Zobaczmy, no liczymy na jeszcze coś mocnego, żeby tą bitwę, jejku, ta M9 jakby poleciała, stary, to ja nie wiem. No dobra, ostatnie otwarcie, no chyba nic nie dostał takiego, 122 zł za 2500, nie, przegraliśmy, stary, 50 zł. O 49 zł przegraliśmy. No ja nie mogę. Nagrywa pocieszenia.
postaci AOG za 13 zł. Ja nie mogę, co tu się stało? O 49 zł stary przegrać. No to jest... No tak mi przykro, no tak mi przykro. Zróbmy sobie kontrakt na pocieszenie. 1900 zł, jest karambit. Za 1900 zł karambit? Wydaje mi się, że każdy tutaj będzie kosztować dużo. Ale... Ho! No... No powiem tak, no. No panie Ginold, pan nam tutaj zasponsorował karambita minimalware. Karambit minimalware, stary. Nie no, fantastycznie, no naprawdę. No i zobacz, suma sumarów. No jednak tutaj otwieranie skrzyneczki Ginolda. No się opłaciło, tak? Pójdziemy jeszcze na nią, potwieram ją parę razy. Może uda nam się jeszcze coś z niej wydusić, no ale... No kurczę, no wrzuciłem tak naprawdę skiny, które zostały mi z tamtej bitwy właśnie na skrzynkę Ginolda, to jest V2, a mi chodzi o tą właśnie za stówkę. Jak chcecie w następnym odcinku skrzynkę Merganiego na przykład, no to też, że tak powiem, dajcie znać. Czy mogę tutaj szybki tryb włączyć? To się chyba tą rakietkę tu klika, tak? Fast mode, dokładnie, dobra, 400 zł, zobaczmy jak to na szybkim wygląda. No kurczę, jedna tutaj sugestia pani GeForce King, żeby ten szybki tryb faktycznie taki szybki był, nie? Bo to tak trochę kurczę, no... No. No to jest taka rzecz, która, ja tutaj, że tak powiem, zauważyłem, że fajnie by było, jakby to faktycznie było szybciej. No, no tak, to generalnie cała ta zmiana GeForce King, wydaje mi się, że na plus. Zobaczmy tutaj. 500 zł wydajemy, tak tylko przypomnę. Kurczę, hasło konkursowe by trzeba było podać, co? Kurczę, no totalnie jakby nie ma pomysłu. Ale... No, może coś ze skrzynkami? Ej, skoro dzisiaj tak właśnie w klimatach właśnie Bungie, to napisz, czy oglądasz Bungie. Tak lub nie. Tak. Takie, no wydaje mi się, że tematyczne, tak? No bo tutaj, że tak powiem, otwieramy skrzynkę jednej, drugiej Bungie, tak? Jak chcecie skrzynkę bandury, to dajcie oczywiście znać. To zobaczymy, co tam bandura kryje w środku. No tutaj ten Ginold, no powiem tak, no przez to, że ten karambit na tych kontraktach mi oddał, no to powiem, że jest okej, no powiem, że jest okej. No ale jakby faktycznie tam nic nie poleciało. O, i mamy nowajkę. No dobra, tutaj chyba Ginold chce, żebym jednak w samych superlatywach o nim mówił, więc może na tym zakończmy dzisiejszy film. Ja wam oczywiście serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się już jutro. I pamiętajcie, kodzik Kroxy, skrzyniczka na Stars za free i 5% więcej. No myślałem, że tu jeszcze nowajka na koniec poleci, ale co za dużo, to niezdrowo.